Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound. Jedziemy dzisiaj sobie sprawdzić najnowszy dodatek i chyba najtańszy z tych najnowszych dodatków samochodowych, który dodaje nam 3 customowe tuningi do samochodów. A już wam mogę stizować, że są bardzo fajne. One tam kosztują 22 złote. I masz właściwie 3 nowe samochody w grze od razu. I możesz normalnie, no tutaj w multiplayerze możesz je sobie odebrać za friko. I one mają założony ten taki specjalny tunik. Ja nie wiem nawet, czy to są jakieś, czy to jest jakiś specjalny body kit, czy co to jest. Ale już można od razu je sobie brać i tuningować. I my sobie ten tuning przejrzymy, zobaczymy, co można w nim zmienić. I pokażę wam ogólnie zawartość tego dodatku, żebyście wiedzieli, co kupować lub nie kupować. Łach, wbijam jakiś poziom. 20 tysięcy XP, proszę bardzo, 62 poziom. Idę jak burza z tymi odblokowaniami. Czy ja odblokowałem nowe felgi? Tak, mam nowe felgi. Wow, ekstra. Dobra, chodźmy do naszych nowych furek. I tak, jest to Golf. Nie wiem, czy on będzie na początku. Nie, najpierw jest Volvo. Przejrzyjmy sobie Volvo, jak wygląda. Więc tak, w ogóle, dlaczego tu jest snorkel na dachu tego Volvo? To jest w ogóle snorkel, czy to jest jakaś lampa? Co to jest? I dlaczego to jest tak, a nie inaczej? Nie wiem. To chyba jest snorkel, dlatego że mamy tu jakieś offroadowe koła. Nie jestem pewny, czy te opony możemy sobie normalnie założyć, dlatego zobaczmy, co możemy sobie tutaj zmienić. Więc tak, ten bumper... Nie można go zdjąć nawet, zobaczcie. To jest ciekawe. A zobaczmy bodykity. Tak, o, to jest legendary customs. To nie są żarty. Czyli za 22 zł możemy sobie naprawdę tutaj mocno stuningować furkę. Czy raczej mieć taką mocno stuningowaną już. No bo w standardzie samochód wygląda tak, a w niestandardzie wygląda tak. Podoba mi się. Dobrze, zobaczmy sobie, co możemy tutaj wymienić. Chodźmy do tych... opon. A, czyli mamy takie opony, okej. Okay. Możemy sobie je oczywiście wymienić. To jest tylko i wyłącznie wizualny aspekt tego samochodu. Tutaj prowadzenie nam się nie zmienia. Ale jak to bywa w przypadku takich hardkorowych tuningów, niewiele możemy sobie tutaj zmienić. Możemy zmienić felgi, możemy zmienić tablicę. Nawet końcówki układu wydechowego nie można wymienić, ale samochód wygląda kozacko. Zamiast przednich świateł, nie wiem czy to widzicie, mamy wsadzony taki panel LED-owy, który wygląda chyba ciekawie. Musielibyśmy w nocy sobie wyjechać, żeby to zobaczyć. Tył wygląda sobie tak, tutaj mamy, zobaczcie, progi, też nie możemy ich wymienić. Jedyne, co byśmy mogli chyba zrobić, to posadzić furę mocniej, nie? Więc tak możemy ją posadzić najbardziej. Ja bym chciał w drugą stronę, ponieważ jest to wersja offroadowa tego samochodu, to pasowałoby, żeby można było zrobić lift zawieszenia jakiś potężny, no nie? Ale no niestety nie mamy tutaj takiej funkcji, więc będziemy mogli sobie na jakiś lekki shooterek ewentualnie tylko wyjechać. Oczywiście w Need for Speedzie możemy sobie wyjechać wszędzie, nie ma to większego znaczenia. Jeśli chodzi o wrapy, to możemy sobie też wymienić na jakieś stworzone przez innych graczy, nie jesteśmy uwiązani do tego customowego, który przychodzi do nas razem z dodatkiem, możemy sobie wybrać cokolwiek innego chcemy. Chyba. Bo wiecie co, teraz wybieram i mi się... Dobra, pojawia, to się nie doczytało. O, teraz się doczytało. Tak, więc mamy coś takiego, możemy sobie tam wybrać. Widzę, że dużo złomowych malowań jest do tego samochodu. A, to wygląda jakoś tak ciekawie nawet. Nie wiem, dużo lepiej chyba niż ten standardowy, to standardowe malowanie. Wybierzmy sobie to. Dobra, pobiera nam się, spoko. Ja teraz proponuję zrobić tak. Bo tu chyba więcej nie będziemy mogli... Możemy go oczywiście stuningować jak chcemy, jeśli chodzi o moc, ale to już chyba wiecie, nie? Bo tu możemy jeszcze silniki sobie wymienić. W standardzie chyba mamy, co mamy tu włożone? Rzędową czwórkę dwulitrową, 97 koni. No kurde, w tym dodatku, no powinni dać jeszcze jakieś części tuningowe, co? Do tego Volviaka. Możemy V12 6-litrową. Ja pierniczę, w tym Need for Speedzie nie ma jakichś takich ograniczeń, nie? A może by było wsadzić? V10 5 litrów, to jest chyba z Lamborghini Huracana. 7 litrów V8, chłopie.
Ja pierniczę, można coś takiego zrobić oczywiście, można też ulepszyć standardowy silnik i te rzeczy, które już generalnie chyba znacie. Jeśli chodzi o handling, tutaj w standardzie nic nie można praktycznie zrobić, nie? Także tak wygląda sobie Volvo. Zobaczmy, jak wygląda w jeździe dowolnej w nocy. Weźmy sobie, ustawmy tutaj jakąś późną porę i wyjedźmy sobie z garażu. Może wyjedźmy tutaj, bo tu jest tak ładnie. O kurde, to jest czerwone. Zobacz. Ej, to wygląda kosmicznie. Mam wrażenie, że dobrze dobrałem też malowanie. Te naklejki, tutaj w Need for Speedzie można sobie dawać, że niektóre naklejki są błyszczące, inne są matowe. I to robi robot. Cyberpunkowy tuning. Wow. Przed chwilą jakiś gracz się tu pojawił. Ojej! Tym samochodem możemy się pobawić z trafikami tylko pościgać. Wydaje mi się, bo 97 koni. Tak 15 minut i 100 km na godzinę. No faktycznie, to są wyścigi z trafikami. Jest! Wyprzedziłem następnego. Super. No, podoba mi się ten tunik. Nie wiem, do czego bym chciał. A może wiecie, co, do czego zrobię? Do jakichś takich wyścigów szutrowych. Tutaj mam na przykład takie coś szutrowego. I dać tutaj jakąś V10, czy tam coś innego mocnego. Uturbić, doładować. I tu zrobić, bo tu jeszcze mi się nie udało zrobić tego wyniku, a mam do pokonania niecałą sekundę, tak? Muszę poprawić swój wynik, także jeszcze trochę muszę tutaj zrobić. Muszę zrobić jakąś furkę i tutaj to ogarnąć. No ale co, Volvo wygląda tak, panel LED-owy kosmicznie wygląda, mam jakieś antenki na dachu, jakieś różne takie wstawki i oczywiście wszystko przed nami mieni się na kolor czerwony, co też dodaje smaczku, nie? Mega, podoba mi się. Chyba nie mamy jakiegoś dodatkowego tagu. Musimy je sobie oddzielnie przypisać do tego samochodu. Więc on nie ma tak, że kupujemy sobie ten dodatek i mamy jakiś tam unikalny swój tag, wiesz, w locie, że nam się te takie gwiazdki czy tam różne skrzydła pojawiają. Chyba tego nie ma, to musimy sobie przypisać. Ale to nie szkoda. Dobra, idziemy do następnego samochodu. Okej, i to jest Golf, oczywiście, wiadomo. I na pierwszy rzut oka wygląda dziwnie. Ale gwarantuję wam, że ten tunik rozwali wam głowę. Poważnie. Przede wszystkim mamy tutaj taki panel, ja nie wiem, to jest LEDowy, ale to jest ekran po prostu chyba. Astronomicznie to wygląda. Wow. Czy możemy go jeszcze bardziej obniżyć? Nie, on już na maksa obniżony, możemy go podwyższyć, a i tu możemy lift zawieszenia zrobić. Rozwali wam głowę w momencie, kiedy wyjedziemy sobie na drogę, na zewnątrz w nocy. Zaraz zobaczycie dlaczego, ale zanim to, zobaczmy co możemy sobie tutaj zmienić i znowu ta sama sytuacja, też nie możemy kompletnie nic, nawet końcówek, nie możemy kompletnie nic zmienić w tym samochodzie. Nie przeszkadza mi to, mogliśmy go sobie tylko obniżyć. Zobaczmy sobie do Golfa jakieś może tuning osiągów i gwarantuję wam, abyście nie wymieniali tego malowania, bo ono jest głównym... W sumie jak wymienimy sobie malowanie, to bardziej ten ekran jest wyeksponowany z tyłu, nie? A gwarantuję wam, że to malowanie jest zajebiste. Tylko tyle wam powiem. Zaraz zobaczycie dlaczego. I tak, to jest customowy tuning. Nie możecie go normalnie sobie zdobyć w grze. Musicie go zdobyć poprzez kupno. Mamy jeszcze taki body kit. Można sobie mniej więcej przejrzeć, co możemy z tym samochodem zrobić, jak będziemy chcieli sobie tunigować wszystko z osobna. I to poszerzenie nie jest... Ha! O kurde, to poszerzenie jest dostępne normalnie. To słabiutko. Jedyne, co nie jest dostępne normalnie, to fakt, że nie mamy tego ekranu LCD z tyłu, prawda? Nie można tego zainstalować i to jest chyba 22 zł tutaj. W ogóle zrobiłem mały camber. A on jest i tak całkiem duży. Okej, dobra, zostawmy to tak jak jest. I tak, jeśli chodzi o silniki. Obecnie mamy 261 koni mechanicznych, to już nie są żarty, to już jest Golf. Tu chyba super silnik, co? No nawet Wankla, znaczy Wankla, tego boksera mamy. Wankla też mamy, ale tutaj na samym początku. 1.3 z Mazdy RX-7. Ciekawe. 400 tysięcy to kosztowało. Dobra, jesteście gotowi? Okej, no to patrzcie teraz.
Wyjeżdżamy z garażu i zobacz, co się dzieje. Pyk, wychodzimy i pana tadam! Co ty na to powiesz? Założycie, że się tego nie spodziewaliście. Myśleliście, że to po prostu będzie całe się świecić, ale nie! Tutaj pozostałe elementy samochodu się nie świecą. Tylko niektóre. Dlaczego? Nie wiem. Tak jest. Oj, tutaj już mamy ponad 200 koni, to już nie są żarty, tym się można już ścigać, coś tam. Mamy połowę klasy B, samochód jest oczywiście standardowy, jeśli chodzi o tuning, mamy standardowy silnik i moglibyśmy sobie go oczywiście tam podkręcić, ale możemy zrobić też swap, jeśli chcemy. Natomiast to malowanie to jest coś, czego nie zauważyłem od razu, bo ja przeważnie gram w dzień, więcej widać, wiadomo, ale w nocy to jest zupełnie inna fura. Jest takie, what? Kurde. No, wygląda to obłędnie. Ja tutaj jeszcze bym władował może większą felgę. Jedyne, czego tutaj mi brakuje, to tego, że jakbyśmy nie mieli takich tych kolorowych wstawek na karoserii, tych naklejek, to lepiej by było widać ten ekran z tyłu, który mamy zamiast świateł. I teraz tak, widzicie, że jak hamuje, się świeci tak na czerwono, ale jak cofamy, się świeci na biało. Mamy tylko biało-czarny, dobrze mówię, czarno-biały, o. Czarno-biały ten ekran jest, tak jak cofamy, jak hamujemy, to jest czerwony, jak idziemy do przodu, to jest kolorowy. Tak, nie wiem, czy to można tak w rzeczywistości sobie robić, wątpię, żeby to dostało jakąkolwiek homologację, ale no, to jest Need for Speed i tu możemy się tak bawić. Swoją drogą, bardzo fajny pomysł, że twórcy wpadli na coś takiego. Ja nawet bym na coś takiego nie wpadł, żeby zrobić ekrany LCD, to w ogóle takie ekrany zamiast świateł. Chociaż jest taka bardzo fajna firma, która robi takie LEDowe światła do samochodów w rzeczywistości. I ja myślałem, żeby do Crossfire'a coś takiego wsadzić, bo te tylne lampy w Crossfire'ze są okropne, ale finalnie zostawiłem tak jak jest, bo nie wiem, jak to tam z elektryką trzeba by było to wszystko połączyć. Ale te światła są kozackie też. To są takie ledziki, też tam można je animować w różny sposób. No prawie tak jakbyś miał ekran ciekłokrystaliczny. Mega. No ale tutaj mamy ekran ciekłokrystaliczny. Ty! Ten Golf nawet driftuje! Tak! Patrz. A nie wiem właśnie, czy to jest wersja przednionapędowa, czy napęd na cztery koła? Ty! Ale ja teraz dopiero zauważyłem, jakie tu są lusterka! Okej, okay, to bym chciał wymienić, bo wyglądają okropnie. Co to jest? What the fuck? Ej, to wygląda źle. To wygląda źle, chłopak. Okej, wszystko wygląda dobrze w tym samochodzie, tylko nie ta lusterka. Chodźmy do następnego samochodu. I mamy Evo 10 z 8 roku. Wygląda sobie tak i ten tuning wydaje się być taki najbardziej stonowany z tych pozostałych dwóch, prawda? Mamy tu normalne w miarę lusterka, bardzo fajny ten przód, zrobiony na taki samochód trochę torowy, ale w takim ulicznym stylu, mamy spoiler kaczkowaty, podoba mi się. Też, o, ale to nie jest, zobaczcie, legendarny bodykit. Pytanie, czy może, o kurde, sporo tych bodykitów ma. Wow, co to? To też fajnie wygląda. Aha, dobra, to chyba są jakieś niestandardowe części. Zobaczmy, czy możemy sobie coś tu edytować. No niestety nie, jak zainstalujemy sobie ten komplet, to też mamy wszystko poblokowane. No ale podejrzewam, że części do tego samochodu akurat jest tak dużo, że może w przypadku tego samochodu nie warto kupować tego pakietu bodykitów, prawda? No i też nie mamy żadnych tutaj bajerów dodatkowych, jak ekranu LCD zamiast tylnych świateł, czy... wyjedziemy nim za chwilę w nocy i zobaczymy, co tutaj będzie się inaczej świecić. Bo te poprzednie dwa tuningi były takie mega hardkorowe, a tutaj jest to tak stonowane, prawda? Nie powiedziałbym, żeby to było jakieś hardkorowe. Ja już sobie tym samochodem trochę pojeździłem. Mam go w klasie B obecnie. Możemy sobie tutaj zrobić w sumie podobne swapy. Nie, no dobra, trochę inne niż w Golfie. I całkiem dobrze to jeździ, ja sobie zrobiłem ten samochód na grip i muszę przyznać, że zajebiście skręca, nie powiedziałbyś, że Evo 10 może tak dobrze się prowadzić. Możemy sobie w tym wypadku chyba zmienić nawet wrapa na coś innego. O, tutaj mamy
ciekawe malowanie, zobaczcie. A długo się ładuje. Nie załadowało się. To się chyba załadować, zobacz. Serwery siada. Ale zobaczmy sobie, jak wygląda ten samochód na zewnątrz, bo może coś tutaj z tych elementów karoserii się nam będzie świetnie, nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Co tu jeszcze mamy? Możemy sobie dodać jakiegoś neonka, ale to już nie jest z tego pakietu, no nie? To ja sobie tylko tak dodaję. O, tu mamy coś ciekawego. 12 tysięcy. Możemy sobie dodać też zawieszenie. O, powiedz, dobrze wygląda. No, delikatnie siada, nic nadzwyczajnego, prawda? I jeszcze możemy chyba sobie trochę obniżyć furę albo coś. O nie, to nie jest handling, to będzie chyba styl, body. O, mamy stance. Nie, nie możemy mocniej obniżyć. Ja bym nawet dał trochę wyżej. O, coś takiego. Bo wtedy nam się ten camber usunie, ale jednocześnie auto na postoju będzie nam ładnie siadać. Ok, jesteście gotowi? Wyjeżdżamy. To może teraz sobie wyjedźmy. Ok. No i fura wygląda tak, gdybym nie dodał sobie tych mrygających neonów, to w sumie nie byłoby tu nic nadzwyczajnego, no nie? Po prostu samochód, który dostajemy jakby za friko w tym DLC, ale ja już sobie tego autka stuningowałem, zrobiłem w 100% na grip i na osiągi, także mam tutaj mega słabe nitro, ale jeśli chodzi o przyspieszenie, jest całkiem spoko, ale przede wszystkim prowadzenie, to skręcanie jest tutaj takie wow, super trzyma się drogi ta fura, muszę przyznać. No ale jeśli chodzi o ten wygląd, bazując na tym dodatku, to jest tak przeciętnie, nie? Nie mam tutaj nic nadzwyczajnego, po prostu taki stonowany samochodzik jako dodatek, żeby było jakieś takie dodatkowe auto w tym pakiecie. Możemy sobie oczywiście zgasić silnik i wtedy furka nam pięknie siada. Super to wygląda na stacji benzynowej, co? I z tej stacji benzynowej ja się z wami żegnam. Zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound. Mam nadzieję, że ten wam się podobał i miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Hejas.